Cześć, witam wszystkich na kanale Zakładamy Ogród. Zapraszam wszystkich do subskrybowania kanału, lajkowania i opisywania w komentarzu, jaką wy w tym roku wysiewaliście, jaką będziecie mieć odmianę pomidorów koktajlowych. Te moje tutaj pomidorki, jest to odmiana Bajaja. Odmiana wysokoplenna, generalnie bardzo dużo ma owoców, bo nawet 750 pomidorków z jednego krzaczka. Co ja teraz będę robił? Po pikowaniu trafiła do takiej małej doniczki. Widzimy, że tam już korzonki się domagają, że roślinka już jest taka duża, że się bardzo domaga, że korzonki wychodzą dołem. Więc już przyszedł czas, bądź ten czas był już jakiś czas temu, ale jak to z czasem zawsze go mało, na to, żeby przesadzić do większych doniczek, bądź generalnie ja planuję tak czy owak, aby te pomidorki u mnie były w tym roku w takich 5-litrowych doniczkach. Są to małe krzewy, czyli nie trzeba większych, natomiast jeżeli by to był pomidor gruntowy, to już 10 litrów by musiała być donica. Przygotowałem podłoże, czyli mieszankę humusu wraz z typowym takim podłożem ogrodniczym do kwiatów. Teraz wypełnię, mniej więcej tu jest taka fajna kreska, pewnie tego nie będzie widać, czyli gdzieś do takiej wysokości, po czym tym podłożem, po czym zaraz generalnie pokażę, zresztą to bardzo fajnie, jak wygląda bryłka korzeniowa, bo jeszcze nie miałem okazji z żadnej z moich sztuk oglądać, bo planuję dzisiaj większą ilość, zostawiłem sobie około 10 sztuk, wypełniłem pierwszą część podłożem, tak to wygląda i teraz pokażę, trochę wzruszymy ją. Proszę. Wysiew 14 lutego. Ja tak dotąd, czyli pod te liścienie, będę ją wkładał do gruntu. Czyli to oznacza, że jeszcze troszeczkę ziemi potrzebuję, bo miałem trochę za mało. O, i widzimy sobie, że jeżeli chcę pod liścienie włożyć, to jest mniej więcej ten poziom. To jest ten poziom, który muszę uzyskać. Bryłka korzeniowa jest relatywnie duża, jak na tą małą doniczkę, czyli maksymalnie ukorzeniona na te warunki, które miała, czyli dość małe warunki, ukorzeniła się maksymalnie. Ja teraz jeszcze tutaj dosypię ziemię naopkowo, tak żeby było. Ziemia jest mieszanką, tak jak mówię, humus ze zwykłą ziemią ogrodową. I ja w ten sposób będę moje pomidory koktajlowe traktował. Czyli nie będę miał ich w gruncie, ponieważ szkoda mi miejsca na rabatach. Będę miał je w takich właśnie doniczkach na gankach. Lekko ubijemy, dlatego że ona osiądzie jeszcze. Nie chcę tu już większych dosypek robić. Teraz po tym kolejnym, jakby nie było, przepikowaniu, czyli znowu podwyższyliśmy wysokość gruntu, czyli po tym kolejnym przepikowaniu system korzeniowy się powiększy, czyli pierwszy tydzień, dwa nie będzie widać przyrostów. Kolejne tygodnie będzie widać, że ten system korzeniowy już jest większy. Ja miałem dość gęsto je poustawiane, więc widać gdzieś tam jeden listek dotykał drugiego. Może niezbyt komfortowe dla nich warunki, ale wyrosły bardzo fajnie. Powoli zacznę też je hartować, czyli zacznę od tej tutaj zachodniej strony wystawiać na słońce. Na noc będę z powrotem je dawał do garażu i tak przez kilka dni. Przy czym planuję, żeby stały już na zewnątrz. Tak czy owak generalnie w drugiej połowie maja, w ciągu nocy, a teraz na noc będą na dworze, także listki już sobie będą dochodziły, jak się pojawią jakieś kwiatki, będą zapylane. Trochę pracy będzie, ale tych doniczek aż też tak dużo nie będę miał, bo planuję około 10 doniczek. Zapraszam raz jeszcze do oglądania kolejnych filmów, jak się mają pomidory gruntowe, które były pikowane 1,5 tygodnia temu, jak się mają wszystkie nasze kwiatki i pozdrawiam, do usłyszenia, cześć!